Oczywiście nikt nie nazywa tego zadaniem domowym, ale próby to jest tylko otwarcie pewnych zagadnień. Na początku prób zaczyna się taki czas intelektualnych poszukiwań, budowania kontekstu, czytania różnych książek, sztuk dramatycznych, oglądania filmów, które mogą korespondować z tekstem, nad którym pracujemy. A później zaczyna się zasadnicza praca nad rolą, czyli trzeba się po prostu nauczyć tekstu, ale też zbudować życie wewnętrzne postaci. I tutaj z pewnością każdy aktor pracuje troszkę inaczej. Ja mam takie narzędzia, które są trochę metafizyczno-magiczne, ponieważ pracowałam z Krystianem Lupą, był moim mistrzem w szkole, więc ja uwielbiam pracę monologiem wewnętrznym. I kiedy byłam na samym początku swojej drogi, to siadałam i pisałam całe stronnice myśli mojej postaci. Kiedy dochodziło do improwizacji, to miałam z tyłu cały bagaż jej życia wewnętrznego. Teraz coraz rzadziej muszę pisać. Teraz czasami wystarczy, że pójdę na bardzo, bardzo długi spacer i zacznę dużo mówić do siebie. I to się po prostu odsłania. I później, kiedy wychodzę na scenę, to te ścieżki takie psychiczne, które mi się pootwierały w czasie takiej pracy, nagle mi się pojawiają. Ja też to narzędzie bardzo lubię, ale ono jest niezwykle intymne, więc trochę się wstydzę, że to mówię. Moją ukochaną metodą pracy jest improwizacja. To jest ten moment, kiedy jesteśmy już w próbach sytuacyjnych, mamy jakieś dane na temat świata, w którym się poruszamy, wiemy już coś na temat postaci, ale w gruncie rzeczy jeszcze wszystko jest tajemnicą, wszystko jeszcze jest możliwe, są pootwierane różne potencjalności. Improwizacja wymaga absolutnej koncentracji, otwartości i jest przestrzenią scenicznego eksperymentu. Najpierw wszystko jest bardzo odległe. Spotykamy się niepewni, za to pełni entuzjazmu, ale czasami też lęku, ponieważ nic jeszcze nie wiadomo. To, że znamy tekst, to, że znamy reżysera, to jest tylko początek. Sam tekst domaga się odsłonięcia sensu, interpretacji. Zaczyna się proces urzeczywistniania, ożywiania tego tekstu i następuje zderzenie wrażliwości, doświadczenia, światopoglądu autora, dramaturga, reżysera, scenografa, kompozytora i aktorów. To aktor jest narzędziem, jest medium dla tego urzeczywistnienia. Pierwszy etap prób, próby stolikowe, tak zwane analityczne, to jest oczywiście analiza tekstu, rozpoznanie, jaki świat zapisany został w dramacie i jaki świat w oparciu o ten tekst chce stworzyć reżyser. To jest czas ożywionych dyskusji, trochę zabawa w psychoanalizę postaci, fantazjowanie, taka praca marzycielska, ale to jest też moment rozpoznawania siebie nawzajem, co tak naprawdę myśli reżyser, jak my odczuwamy postaci, jakie są relacje między postaciami i jak czujemy się sami ze sobą w tym ludzkim zestawie, który powstał przy tej obsadzie. Zaczyna się gra podświadomości. Forsowanie własnych koncepcji, zmaganie się tych koncepcji, bo spektakl powstaje zespołowo, oczywiście pod przewodnictwem i z inicjatywy reżysera, ale i to bardzo piękne jest właśnie w teatrze, że powstaje zespołowo, ze zderzenia osobowości. Próby stolikowe spontanicznie stają się próbami chodzonymi i już przestają się odbywać przy stoliku. Czytamy tekst, ale coraz bardziej wchodząc w emocje, w relacje. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy zacznie się ten etap drugi. Próby sytuacyjne. Wtedy powstaje rysunek sceny, cała konstrukcja i te marzenia i fantazje mają stać się konkretem, scenicznym działaniem, zyskują ciało. Metody pracy są bardzo różne. To oczywiście zależy od tekstu dramatu i konwencji spektaklu. Zupełnie inaczej pracuje się nad komedią wymagającą szybkiego montażu, rytmu, wyrazistych postaci, a zupełnie inaczej buduje się świat na przykład Czechowa. Metoda pracy zależy od formy spektaklu. Aktorzy chcą wejść na scenę,
ale jednocześnie, do czego być może wstyd się przyznać, odczuwają lęk, czasami paraliżujący lęk, ponieważ teraz jest czas wzięcia odpowiedzialności. Trzeba zaangażować całą uważność, otwartość, świadomość i podświadomość. To jest też moment, kiedy reżyser zaczyna forsować swoją wizję, szuka języka spektaklu. Więc bywa to moment konfliktowy. Nie wszystko, co powstaje na próbach, wchodzi do spektaklu. Właśnie to, co ukryte, buduje to, co widzialne. Buduje siłę przedstawienia, buduje jego prawdę. W pracy nad rolą trzeba ryzykować, walczyć ze swoimi ograniczeniami psychicznymi i fizycznymi, oczywiście o ile wymaga tego forma przedstawienia. Próby w teatrze trwają od godziny 10 do 14 i od 18 do 22. Oczywiście, jeżeli ktoś gra spektakl, to w wieczornej próbie nie bierze udziału. I z reguły na początku prób ten schemat jest utrzymywany. Ale im bliżej premiery, tym bardziej czas się zaburza. Dzieje się z czasem coś bardzo dziwnego. On przestaje być obiektywny, staje się po prostu subiektywny. Albo bardzo przyspiesza. Przyspiesza tak bardzo, że z niczym nie możemy zdążyć. Albo w ogóle znika i nagle okazuje się, że jest pierwsza w nocy. Inspicjent również zniknął, pomimo tego, że przypominał, że próba powinna się już dawno skończyć, nagle go nie ma. Albo też zdarza się, że czas zwalnia. Kiedy jest się na scenie, to nagle jeden moment wydaje ci się, że trwa bardzo długo. I z reguły te wszystkie manipulacje czasoprzestrzenne, bo z przestrzenią też dzieją się różne rzeczy, odbywają się właśnie przed samą premierą. A najdłuższa próba, no to powiem prawdę, próby są przed premierą zawsze najdłuższe, ponieważ właśnie czas płata figle. Powiem najpierw pewną ciekawostkę. Otóż łzy ludzkie mają zupełnie inny skład chemiczny, kiedy wywołane są bólem psychicznym, a inny, kiedy bólem fizycznym. Otóż na scenie, w pracy nad rolą i w czasie spektakli, musimy dokonać takiej magicznej sztuczki, zastosować pewną psychotechnikę, która sprawia, że nasz organizm, nasz mózg odczuwa nierzeczywiste jako rzeczywiste, po to, żeby wywołać fizjologiczną reakcję płaczu, przyspieszonego bicia serca. Więc wyjście z roli zabiera chwilkę czasu, zwłaszcza jeżeli cały ten mechanizm, całe ciało, cały mechanizm psychofizyczny został mocno poruszony. Jesteśmy bardzo rozwibrowani i otwarci i cały czas z tą postacią pracujemy. Trudno nawet powiedzieć, czy my wchodzimy w postać, czy to postać wchodzi w nas. To taki niebezpieczny grunt, o którym właściwie trudno opowiadać. To się po prostu zdarza i pewnie każdy aktor będzie miał na ten temat inną teorię. Spektakl, granie spektaklu oczywiście jest wyzwaniem, ale kiedy już jest stworzona pewna konstrukcja, forma spektaklu, to nas zabezpiecza. Dlatego ten okres prób jest taki szczególny. Czarny aksamit rejestruje się na taśmie filmowej niczym nieskończoność, bez formy czy granic. Czerń bez końca, która czai się za błękitnym niebem. Ponad galaktykami znajduje się ta pierwotna czerń, z której świecą gwiazdy. Czerń jest bezkresna. Wyobraźnia galopuje w ciemności. Malownicze sny gnają przez noc, nietoperze goi chichoczą w mroku. W ogniu czarnego węgla żyje duch opowieści wokół ogniska w nocy. Mężczyźni i kobiety opowiadali swoje historie spośród smolistej ciemności. Czarne sabaty, istnieje też zakazana czerń. Czarny mnich ma mroczące czarne zaklęcia podczas odprawiania czarnej mszy. Czarna śmierć wchodzi do pomieszczenia. Czarne jest piękne. Świat jest czarny, jak tusz. Książki drukowane są na czarno.
mówi się głęboka czerń, chociaż nigdy głęboka biel. W czerni rozum śpi, więc